Cicho, rozumiesz? Spokojnie, spokojnie, przecież on mi kradnie aparat! Yo bro, how you doing? Biegam sobie na plaży, na bulwarze nadmorskim w Gdyni. Słuchajcie, tak naprawdę nie biegam, tylko wyszedłem sobie nagrać kilka ujęć, żeby to wyglądało tak jak biegam, no bo nie bądźmy głupi, kto sobie biega, idzie biegać z dronem. Wczoraj miałem bardzo dziwną sytuację. Otóż zacząłem nagrywać vloga. Chciałem wam nagrać tego vloga, żebyście mieli co oglądać. Zacząłem sobie niewinnie, bardzo normalnie. Poszedłem na siłownię. Testowałem różne sprzęty. Były to m.in. leginsy, tanktopy i słuchaweczki. Mogę wam polecić. Dźwięk bardzo dobry, szczelny, ale to wszystko tak jak na filmie. Bez jaj. Są słuchawki douszne. Zgubiłem swoje stare, więc zamówiłem nowe. Ale, żeby być sprawiedliwym, sobie w nich potrenowałem i sprawdziłem je pod kątem takich podstawowych rzeczy, przede wszystkim dźwięku, szczelności i tego, czy spadają, czy nie. Więc obecnie dysponuję takimi słuchawkami, które widzicie na przebitkach, macie różne ujęcia, jak to wygląda. Myślałem, że będą gorsze, no szczerze. Myślałem, że będą gorsze, a jak je odpaliłem, to muzyka miała bardzo dobrą jakość i w sumie pozytywnie się zaskoczyłem. Kompletnie wygłusza muzykę, bardzo dobre brzmienie, dobry bas, jest ok. Przyjechał do mnie ostatnio ziomek od mięśnia mostkowego, Sebastian Suder z SFD, on teraz pracuje z SFD, czyli po prostu SFD przyjechało, odwiedziło mnie, mieliśmy challenge właśnie na tej konstrukcji. 10 muscle-upów, 15 razy wyciskanie na kratę swojego ciężaru, czyli 100 kg. 100 kilo, 18 razy wycisnąłem, tak sztywno, tak wiesz, tak poszło dobrze. Cieszyłem się. Później mieliśmy podciąganie, 10 razy, później dipy. To wszystko zobaczycie za jakiś czas u nich na kanale, będę informował, nie? Na dobrą sprawę, skoro już to dostałem, to mogę też z wami się podzielić, mogę wam to oddać, nie? Możemy konkurs zrobić, bo dawno nie było konkursu, więc drugi taki tank top, tylko że niebieski, tutaj widzicie grafikę, ten tank top nierozpakowany, zamknięty może trafić do was, jeżeli chcecie. Jak zwykle możemy się umówić na udostępnienie tego filmu, udostępnijcie film, skomentujcie, zostawcie komentarz, no i subskrybujcie. Ale to jako gratis. Najważniejsze, udostępnij film i skomentuj go. I tyle. I wybiorę w następnym vlogu zwycięzcę. Była misja pojechać jeszcze do Sopotu, do Michała Hryszkiewicza, ponieważ no, nagrywamy ten film w Sopocie, do Sopotu. Ciągle jest coś do nagrywania, ciągle jest coś do dodania, jest bardzo dużo roboty. W końcu jest to film pełnometrażowy i trzeba go zrobić dobrze. Słuchajcie, wpadliśmy na chwilę na Monciak, hałas tu jest, masa ludzi, akurat piątek wieczorem, więc nie będę tutaj za długo siedział, jestem zmęczony, trzeba iść do domu, a musimy nagrać parę ujęć timelapsów, jak są ludzie, jak po prostu jest ruch na ulicy, na chodniku, na deptaku, więc zrzucam gdzieś kamerę, nagramy i spadamy do domu. Stawiam aparat na Monciaku, łapię kadr, nagrywam, timelapse leci. I co mnie bardzo zdziwiło, to to, że po pewnym czasie jakiś typ kręcił się przed obiektywem. No i kręcił się, chodził w to i z powrotem lewo i prawo.
Ale jeszcze nic z tego nie robiłem, no bo nie, ja zawsze jak biegam na ulicy, to zawsze zostawiam to, aparat gdzieś rzucam i no jakby, no nie boję się, że coś się z tym stanie, no po prostu jakby jakoś nie mam takiego instynktu, takiego strachu przed kradzieżą. Ale widać tego dnia to był błąd, ponieważ niestety okazało się, że odwróciłem się na moment i jak zobaczyłem tylko, że nie ma aparatu. No zobaczyłem, że nie ma aparatu, aparat zniknął, jakiś typ go po prostu podwędził, zawinął go, wziął w łapę i zaczął uciekać. To ja za nim tylko krzyknąłem i taki w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. I zacząłem za nim gonić i tak biegnę. I wiecie, odruch takiego, odruch youtubera od razu, chyba vlogera cały czas z kamerą całe życie, więc wyciągam sobie, telefon wyciągnąłem po pewnym czasie, żeby to nagrać, żeby mieć jakiś dowód, nie? I go gonię, drę się za nim. Wyciągam ten telefon, nagrywam. Biegnę za nim. Przeleciałem z nim pół mąciaku. To w zasadzie prawie cały mąciak. I tam jest taki trawnik, taka zielona trawa. A on typ jeszcze nie wyłączył aparatu, bo timelapse się nagrywał. Po prostu złapał i biegł. Tak czy inaczej, dobiegłem. Jesteśmy na trawniku, dorwałem go. Padliśmy na glebę. W ogóle też nie wiedziałem, co się dzieje. A telefon mi wypadł z łapy. Gdzieś poleciał kompletnie obok. Cały w szoku byłem. Aż, wiecie, starałem się to zrobić, jakby nie zabić człowieka, ale dorwałem go. No, zresztą sami obejrzyjcie, bo aż szkoda słów. Ej, puść go, rozumiesz? Spokojnie, przecież on mi kradnie aparat! Jaki aparat? Leżymy na tej ziemi, no i szok. Typiara podbija w ogóle, naprawdę. Ludzie zaczęli się zbiegać, podchodzi do nas typiara i tak, i ona drze się, mówi, zostaw go, a ja, wiesz, bronię jakby swojej rzeczy. Jeszcze byłem w szale, no ale chyba na większego wyglądałem. I zamiast jego, to mnie w ogóle ściąga mnie z tego typa i jeszcze mówi, zostaw go. Ja mówię, stara, przecież to jest mój aparat, on mi ukradł aparat, nie? A wszyscy na mnie. Więc wiecie, czasem to ciężko ocenić, no a pewnie ja byłem na nim, też już go przyduszałem do ziemi, więc jakoś tak to wyszło, on wyglądał na bardziej poszkodowanego. Ostatecznie przestałem to nagrywać, to się ucięło, przyszła ochrona, typa zawinęli i no ja cały czas w szoku byłem. Później to się tylko, wiecie, nie mogłem się otrząsnąć, cały czas, no złapałem go. Dobrze, że jest ten aparat, dobrze, że dzisiaj właśnie nim jeszcze nagrywam, ale mam taką tendencję do zostawiania rzeczy. No jakoś tak nie mam takiego właśnie, jak mówię, nie mam takiego instynktu protekcyjnego, żeby coś chronić. I pierwszy raz zdarzyło mi się, że ktoś rzeczywiście zabrał to i no próbował mi coś ukraść, tak ewidentnie. Więc będę musiał na przyszłość uważać. To myślę, że taka cała historia, może nauczka też dla mnie i dla was, żebyście wnioski z tego wyciągnęli. I widzimy się następnym razem. Peace out, brother.